Despite our losses in Hindu Kush, America is still committed to destroying the GLA. Spy satellites have discovered a major GLA training camp on the coast of the Caspian Sea. The battle is already underway. Good luck, General. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dar Aregor, a to co oglądacie jest to Command & Conquer Generals. Moi drodzy, dzisiaj mamy naprawdę bardzo prostą misję. Mamy po prostu zniszczyć obóz szkoleniowy przeciwników. Operacja nadciągająca burza. Wybrzeże Kazachstanu, godzina 14, bardzo oficjalnie, bardzo amerykańsko to wszystko brzmi. I moi drodzy, my tutaj widzimy właśnie, jak nasze jednostki lądują. Nawet mieliśmy okrętowce, niszczyciele prawdopodobnie i inne tak pierdoły. I tutaj niszczymy naszych przeciwników po prostu jak się tylko da, trochę jak w D-Day. Nasze jednostki dzięki takim czymś wylądowują, czego czegoś oficjalnie nie ma. My tutaj staramy się zrobić jak najmniejsze straty. O dziwo, taka ciekawostka, nasze jednostki nie są niebieskie, tylko są jasno niebieskie. Taka informacja, taki surprise'ik dla wszystkich. Dla was wszystkich. My tu się cofniemy. Zbierzemy się w kupę wszyscy. Bo ja chciałbym zobaczyć, czym my operujemy aktualnie. Operujemy tym wszystkim, dobra. Co my możemy tutaj pójść? Spadochroniarze obowiązkowo. Snajperzy obowiązkowo. Paladyni, nie wiem kiedy będziemy mogli budować jednostki. Chyba jak tu wyczyścimy, chyba. Więc weźmiemy, ale to wygląda na razie coś takiego. Dostaliśmy nową jednostkę, Tomahawki. Bardzo nie wiem, chyba twórcy tej gry mieli jakieś upodobania do Indian, bo mamy właśnie komaczów, Tomahawki, więc ciekawie jest, mamy strasznie dużo ludzi. To nam aż tak bardzo nie jest potrzebne, ale Tomahawki są fajne, no bo to są po prostu rakety, po prostu czyste świecie rakety, a nam aktualnie to się bardzo przyda, bo jak widzimy. Ale rakety mają strasznie duży zasięg, to jest chyba porównywalne do działa atomowego, więc dla nas na rękę, a poza tym to zadaje bardzo ładny damage, a oni mają tutaj bunkry, a jak wszyscy wiemy, bunkry to jest bardzo zła rzecz i do niej nie można podjeżdżać. Dlatego my nie mamy zamiaru, niszczymy wszystkie bunkry, które są tutaj obecne. I dzięki temu po prostu wjedziemy sobie w przeciwników jak w masełko. Tobie damy oczywiście to, bo ja chciałbym widzieć trochę dalszy zasięg. A wy tutaj wszyscy, wam wszystkim dam to, bo wam to się przyda. A wy wszyscy tutaj do przodu. Widzę to? Widzę. Już mam dalszy zasięg, bardzo ładnie. Unit lost. Spoczko? Będziecie dostawać, nie jesteście w stanie zniszczyć tych rakiet aż tak, jesteście chyba jedną w stanie tylko zniszczyć. To jedną zniszczycie, a resztę dostaniecie. Czyli powolutku, powolutku lecimy do przodu. Bardzo defensywnie zagramy, żeby ich zniszczyć. Nie będziemy ryzykować, że hej, oni nas zniszczą, nie, nie, lecimy bardzo, bardzo defensywnie. Bardzo ładnie. Już nas tutaj niszczą, widzę. Ja muszę zasięg tylko dorwać na nich, bo na nich nie mam. Teraz mam. No to strzelamy. Poszły dwa. Trochę tutaj tego mają. Kolejna raketa odeszły. Dwie kolejne, dobrze. To lecimy. Mógłbym szczerze w nich wjechać, ale to są potencjalne straty. Jak wiemy, rangerzy są spoko, ale nie na budynki. A oni tutaj trochę tego mają, szczególnie to są tunele, gdzie mają działka u góry, które zadają ten damage jednostkom zwyczajnym. A to chciałbym uniknąć, dlatego Tomahawki są na chwilę obecną dla nas najważniejszą rzeczą. Nie wiem, czemu tu pokazało nam też, że helikoptery są dla nas dobre, ale jakoś sobie tego nie wyobrażam, tym bardziej, że oni naprawdę mają tu nieźle fortyfikowane i później pewnie będzie podobnie, więc będą nam ten damage zadawać. A rakety sobie dają wystarczająco radę, o. Jedno poszło, drugie też. Ktoś awansował, bardzo dobrze. Zniszczone, zniszczone. No to znowu jeden zyskujesz ty. Zyskujesz tego gościa.
Brakuje mi za zniszczenie pojazdów kasy i tak dalej, co mi było delay. Chyba naprawdę miłe. Niestety wy tego nie macie. Jeszcze jedna taka. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie tu! Szybko w niego! W niego, w niego! Uff, udało się. Ledwo, ale wyszło. Teraz tak, wy wszyscy, moi drodzy, jesteście bardzo ważni. Wy teraz wchodzicie tu, a wy niszczycie po kolei. Zniszczysz? Straciłem jednego. Teraz to szybko. Staramy się jak najmniejsze straty otrzymać. Jeszcze raz. Jednego tomahawka niestety stracił. No moja głupota. Bez minimapy ja nie widzę, czy coś od prawej mi zjeżdża, czy nie. Okej, okay, zniszczyliśmy wszystkie działa przeciwlotnicze. O, i to nam daje, że leci tu dla nas wsparcie. No i to jakie? No proszę was. No i to ja rozumiem. Wszyscy nie zostali wytępieni, no bo wiadomo, to jest nalot taki tylko. Ale większość poszła. U góry jest jeszcze jeden obóz. Musimy to zniszczyć i dzięki temu wygramy. Zyskaliśmy oczywiście więcej jednostek. Tomahawki. Wykończmy resztę, bo tutaj mamy jeszcze takie popierdółki, jak widzimy tutaj jeszcze jest jakaś wieża. Tu jeszcze są jakieś tam do obrony. Ja chciałbym to wszystko teraz zniszczyć. Niszcie, 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 nie bójcie się. Zacznijmy tak, zaczynamy. Na pewno sztab jako główna baza dowodząca musi być. Czyli budujesz. Druga kopareczka bierze nam energię. Skończyliście? Ja tam widzę jeszcze dwie bazy. Wy oczywiście wszyscy się ustawiacie do środka. Wy również ustawiacie się do środka. Tomahawki jeszcze mają parę zadań, mają do zniszczenia jeszcze dwa budynki. Więc tym się zajmujemy. Poszło. Jeszcze do zniszczenia macie tamto. Więc powoli tam ruszajcie, ruszajcie. U góry nas nikt nie dorwie z tego co widzę. Więc na tym się skupimy. Że tutaj jesteśmy bezpieczni, więc budujemy. Oczywiście ulepszamy energię. Czemu nie? Tomahawki są. Jeszcze tam są. Dwójka. Zajmijcie się tym. Gdzie jest więcej tomahawków? Były trzy. A tu jesteś. No to ty zajmij się tym. Czemu by nie? Tobie się już nie nudzi. Wy możecie się zająć tym. Dobra. Dostaliśmy... A tu jest jakiś chłop. Mamy już mapę, ja już wszystko widzę, jak to jest zbudowane. Tak, jeszcze jedno, to lecimy na pewno i tak. Piechota. Gotowa. Czołgi. Tutaj. Czy oni mogą nas tutaj zajechać? Nie mogą. Warto wiedzieć. Przepraszam, a wy to co? Przepraszam, czołgi, hej. Hej, hej, hello. Działamy. Żyjemy. Mam strasznie dużo piechoty. Za dużo. Szkoda, że to są sami tacy piechociarze. Nie ma więcej bazukowców, ale tym za chwilę się zajmiemy. To już skończone, to jest skończone, to mamy skończone. Na pewno przyda nam się pas lotniczy. Z tego co mówili, to weźmiemy sobie tutaj, zbudujemy jeden. Jeszcze jedna energia. Potrzebuję dwóch energii. I tak, potrzebujemy tego. Na pewno potrzebujemy więcej tych. No i zróbmy na przykład coś takiego. Dostaliśmy dwóch was. Tak, jeden. Jeden tutaj. O, terrorysta tam był. Tam był terrorysta. To dokończ budowę, gdybyś mógł, co? A drugi ustaw się tu. I wy będziecie to jakoś bronić. I to jest wszystko. Kasę zyskuje, więcej na pewno więcej bazukowców. Dlaczego? Bo mamy dużo piechociarzy. Warto byłoby ich wszystkich jakoś obunkrować. Widzę. Dobra, tu widzę, są przeciwnicy. Nim się zajmujemy.
Dobra, zniszczeni. Tomahawki są. Tutaj jest sporo przeciwników, widzę. Naprawdę ich sporo. Myślę, jak to mądrze w nich wlecieć, bo jest na pewno sposób, że jakoś mądrze w nich tam wlecieć, ale... Co straciłem? A, przejechali mi. Przez przypadek przejechali mi gościa. Bywa i tak. Na pewno weźmiemy tak. Czwórka. Plus wy. To jest oddział alfa, oddział alfa. Lecieć. Zbudujemy czterech takich, kolejny oddział i też coś tam zabunkrujemy. Od góry nam lecą, okej, okay. Czyli są w stanie. Czyli są w stanie lecieć od tej strony. Pytanie dlaczego? A bo tu jest zjazd. No tak, a ja to olałam totalnie. Już. To lecieć do tego bunkra. Ty, ustaw się tu. W miarę to jest jakoś. Dobra, teraz tak. Ty tutaj. Obunkrujmy się jeszcze. Kolejny oddział jest gotowy, czy nie? Jesteście gotowi. Chodźcie. I wy wszyscy się obunkrujecie, nie wiem. Tutaj, idźcie. Jakoś tam jesteście w stanie zabezpieczyć. Jakąś armię mamy? Mamy, no nie powiemy, że nie. Kasa jest zbierana bardzo wolno. Bardzo wolno i zbierają. Dużo, ale bardzo wolno. Dają sobie radę, tak widzę, patrzę. I tak patrzę, to nawet sobie dają radę. To schowajcie się tam. Ja bym ich tutaj trochę powkurzał. Na przykład czymś takim. Niech tam spadną z nieba. Mamy masę jednostek jeszcze takich. Mamy masę, no to ich po prostu powsadzajmy gdzieś, bo oni nam będą tylko zawadzać tutaj. A wiecie, że zawsze tam jakieś powsadzane jednostki to coś tam powodują zawsze. Okej. Wy jesteście tu atakowani. Możemy im trochę, myślałem, że ich tutaj będzie mniej do obrony na tyłach. A jednak coś tutaj wybronicie. Rzeczywiście to są rakety, no to one na piechotę są słabsze. O, gorzej z tym samochodzikiem, to już na piechotę jest dobre, bardzo dobre. No ale możemy tam coś tam im podziałać. Myślałem, że będzie tego mniej, wtedy my sobie byśmy poprzyjmowali te jednostki, ale najwidoczniej jest tego za dużo. Co, wy się tu nudzicie pewnie, co? No trochę, ale... Co poprzejmowane, to poprzejmowane. Budujemy oczywiście resztę jakichś tam naszych pojazdów. Weźmiemy jeszcze jedną kopareczkę. A, unit last, co? Co stracimy? A was tu teraz. No bywa. W miarę to broni, w miarę broni, dobra. Jesteście mordki kochane. Ty koparko, ty byś mogła się odsunąć trochę. Byłoby mi to na rękę. Tutaj byś zbudowała coś takiego na przykład, wiesz co? To ty się już czymś zajmiesz. Oczywiście coś takiego. Ty tutaj i ja bym przejął ten oddział. Oczywiście ty Tomahawk też leci z nami. Nie myśl, że nie. I was wszystkich biorę. Unit lost. Lecimy. Lecimy dalej, wy zniszczeni. Czy jest sens się pchać tu w przód? Oczywiście, że tak, no jeszcze jak? Ale mogę pojechać tędyk. Nie widzę problemu tego nie zrobić. Więc lecimy tu naprzód. Nie, za daleko, wiesz? Za daleko, zobacz. Mamy coś takiego jak tomahawki. Wykorzystajmy to jak prawdziwy strateg. Niech tylko to strzela. Weźmy jakieś tam helikopterki dwa. I nam by się przydały zasypy energii, co? No nie możemy ulepszyć. Poszło. No to wy wszyscy teraz chodźcie do przodu i lecicie. Chodźcie tutaj. Oj. Dobra, poszło.
Teraz szybko w tych. Na żołnierzy z bazuką. Do przodu, tobie damy to ulepszenie. Niech naprawiają. I ten dyk jest przejście sensowniejsze, czemu ja mam dookoła lecieć? Może dlatego, że tu jest wszystko naraz trochę. Ja bym poczekał na zrzut żołnierzy, bo ja bym im zrobił dywersję na tyły. Wiecie, zająć ich tyłem, a my sobie wjeżdżamy przodem. To by było fajne. Albo zrobimy tak, że weźmiemy tomahawki i tomahawki same strzelają. A my sobie czekamy. Nam wjeżdżają tutaj do bazy. Czy to jest problem? Nie, skądże. Wy się tu nudzicie, widzę. Co to jest? A, o, ty tu bronisz. To broń. To broń dalej. Gdzie są tomahawki? Strzelają wszystkie. Zniszczyłyście to. Zniszczcie budynek ten cywilny. Dlaczego? Bo jest nadzieja, że on się przewróci. Ty tu. Bo ja nie chcę, żebyście wy tam w miarę za daleko pojechali. Strzelicie? I teraz w to. Strzelcie w to! Bardzo ładnie. Dalej tak. Bardzo dobrze. I teraz tak, ja was tu chcę zrzucić, chłopów. I wy strzelacie dalej. I w tym czasie wy możecie podjechać. Wy możecie tutaj podjechać do przodu, na przykład zrobić coś takiego. A wy strzelacie w to. Dawaj, do przodu. Nie czekać, strzelać. Wy byście się zajęli tym, bo to będzie nam sprawiać problemy. Jakoś zawsze. Wsiadaj gdzieś, na co czekasz? Jesteś pilotem. Przejedźcie, będzie prościej. O nie. To! No to żeśmy obronili. Ty, w tego. Ty tam. Jeden tomahawk. No poziom trzeci, no ale jeden. Bęk, nie ma. Koniec. Co tu się dzieje? Wsiadaj. Tamtych niszczycie. Na poziom trzeci awansować. Niszczymy jeszcze to. I jeszcze tam tych mamy. Strasznie duże straty. Jak to było głupie. Dobra. Przejęliśmy to. To by było głupie, co my porobiliśmy, no ale. Weźmy więcej tego. Tu się bronimy oczywiście. Weźmy ten oddział jeszcze raz. I pojedźmy do przodu odrobinkę, co? Ale tak naprawdę delikatnie podjeżdżajmy do przodu. Ty nie masz. To ty, tobie weźmiemy to, bo ja chcę trochę zasięg widzieć. O, i ty strzelasz w to. Podejdź do przodu. Jako tomahawk. Będziesz zadawał jakieś obrażenia. Nie za wielkie, ale będziesz. A wy musicie szybko jechać do przodu. No niestety te jeepki są na nas, na naszych paladynów dobre, no bo możemy tylko jedną rakietę zniszczyć, a oni wysyłają masę tych rakiet w nas. Dobra, skupiałem się na naszych tych robocikach. Tyle dobrego. A my sobie powolutku będziemy tu was niszczyć. No widzę, że tomahawk się spisał idealnie. Niszczyć żołnierzy byście mogli, co? Dawajcie, jeszcze jeden jest. I koniec. No powiem wam, że z przodu wjechać to chyba byłoby lepiej, bo tam z tyłu oni mieli strasznie dobrą obronę. Dużo tych jednostek, no ale dobra, udało się moi drodzy, bęk. Nie musieliśmy przechodzić przez całe miasto, od tyłu wjechaliśmy, nie wiem czemu tam jest w ogóle wjazd, ale niech będzie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam was bardzo serdecznie do komentowania, lajkowania i subskrybowania tego kanału. Jak i zapraszam was na inne odcinki i inne serie na moim kanale. A teraz moi drodzy, adios!